Hej wszystkim, poszukiwacz kreatywności was witam i gości. Wojt TRRLM. Wojt TURLM. Jakim cudem wpadliście na tytuł bardziej zryty niż chtonnik? Owszem, znowu nabrała mnie ochota na zawitanie u państwa z Nippon Ichi Software. Jak być może pamiętacie, jakiś czas temu przyjrzałem się ich The Liar Princess and the Blind Prince. Była to skromna konsolowa platformówka z elementami łamigłówek, która mimo swojej prostoty, braku ambicji i im krótkiej rozgrywki, potrafiła jakże cieszyć swoją oprawą i światem. Była to lekka gra, żaden majstersztyk, ale coś fajnego na uspokojenie się. I jak o tym myślę, to chyba każdą grę od niskich tak można opisać. Widzę to logo i wiem mniej więcej, czego po nim oczekiwać. Choć oczywiście jedne gry od nich swoją rolę spełniają lepiej, a inne... mniej lepiej. A gdzie w tym spektrum mieści się Void... Dobra, ta gra zawiera podtytuł, który jest łatwiejszy do wymówienia, więc od tej pory będę się posługiwał właśnie nim. Void Terrarium. Pierwsze, co mnie w nim zastanawiało, jak przyglądałem się i temu artowi, i tej nazwie, to to, czy nie jest jakoś powiązane z The Firefly Diary. W obu grach czołowe ludzkie postacie budzą się w postapokaliptycznych ruinach, w obu jakoś musimy dbać o ich dobrobyt, wcielając się w inną jednostkę i chyba nie muszę wskazywać, jak podobne one są do siebie. Więc sequel? Spin-off? Wspólne uniwersum? Nie znalazłem żadnego potwierdzenia co do którejkolwiek z tych rzeczy, ale te podobieństwa jak najbardziej przypadkowe nie są. Przedstawiam wam Masayuki Furuya. Reżyser z Nippon Ichi Software, który miał nieco udziału przy The Liar Princess, ale głównie stał za Void Terrarium, Firefly Diary, A Rose in the Twilight i dostępne tylko w Azji Hakoniwa Company Works. Jak widać, Furuya trzyma się konkretnego stylu i motywów i chwała mu za to. Tak jak gracze są w stanie rozpoznać produkcję Hideo Kojimy czy Goichi Sudy poprzez zabiegi, jakie często stosują, tak ja od teraz, zauważając małe dziewczynki bez nosa w ruinach, którym pomaga coś nieludzkiego jak chodzący toster, Polyworld czy Navi? Watch out! Pomyślę o Masayuki Furui. Zanim jeszcze zobaczymy, czym jest Void Terrarium, powiedzieć muszę również o tym, że Nippon Ichi Software charakteryzują się tym, że chętnie obdarowują nabywców ich gier różnorakimi gadżetami w edycjach kolekcjonerskich. The Liar Princess miało swoją Storybook Edition, które co prawda zawierało jedynie płytę z OST-kiem oraz książeczkę ze streszeniem fabuły, ale ja pierdziu to wykonanie! Co taka okej gierka robi z taką masą miłości, jaką została obdarowana? Void Terrarium ze swoją limitowaną edycją poszło trochę bardziej w ilość, nie tracąc za wiele na jakości. Również otrzymujemy choćby płytę CD z soundtrackiem zwaną Sporific Sounds. O, jakby sama nazwa gry nie była na tyle dziwaczna. Jeśli miałbym wypowiadać tytuły utworów na głos, wywołałbym u pobliskich osób niekontrolowaną potrzebę zakupienia VPN-a. Jak sobie wyobrażacie taką rozmowę? Mógłbym wiecznie słuchać muzyki do pierwszego aktu Starlight Carnival w Sonic Colors. Może kojarzycie? Owszem, bardzo pozytywna nutka, ale Guacabele też ma kozacki soundtrack. Wyszukaj sobie kiedyś takie Temple of Rain albo Sierra Morena z tamtej gry. Ej! A słyszeliście może o takim czymś jak Void Terrarium? Mam parę ulubionych kawałków stamtąd. To chyba nie znam. Są jakieś konkretne, jakie polecasz? No, mam parę. Na przykład do głowy przychodzi mi takie error 2. Too many instances exception albo u.setOnReadiness na was 2.1.4.7.4.8.3.4.7. A, i tam na końcu jest jeszcze średnik. Oprócz tego dostajemy 3 przypinki i brelok do kluczy, na którym jest zastosowany, jeśli się nie mylę, druk lentikularny, przedstawiający grafiki z samej gry. Następny uroczy duży plakat z 2 najważniejszymi postaciami, Toriko i... YouTube'em. Przyjmij ten prezent. Musisz go polubić. W końcu usunąłem dislike'i. Moim ulubionym akcesorium jest jednak ten tak zwany aparat statusu. Coś na styl kalendarza na biurko, z tym, że każda kartka, zamiast pokazywać po kolei miesiące, zawiera obrazki odzwierciedlające różne nastroje. Szczęśliwy! Smutny! Odirytowany! Rozbawiony! Wypalony! Wyczerpany! Poddenerwowany! Zawstydzony! Czy nie obecny?
Mówiąc prawdę, to bardziej pomocna mała rzecz, niż się może wydawać, bo ile to razy nie mam ochoty samemu się rozgadywać o tym, jak się mam, czy wytężać mięśnie twarzy, aby specjalnie okazywać jakąś konkretną emocję, przy tym z siebie robiąc kompletnego pajaca. Proszę, masz obrazek, tak się czuję. Jakieś pytania? Okej, avoid terrarium samym w sobie. Jak zareagujecie, gdy powiem wam, że jest ono połączeniem Mystery Dungeon, roguelite'ów i Tamagotchi? Tego nie przewidziałem. Ale czy taka kombinacja została zrealizowana w sensowny sposób? Śmiem powiedzieć, że nawet tak. Ale aby się o tym rozgadać z czemu, najpierw wypadałoby się zorientować, o co w ogóle chodzi z tymi rozchichotanymi komputerkami w otoczeniu zagłady i choroby. Naszą postacią jest robot dozorca, uruchamiający się w podziemnym śmietniku, który lata temu był jeszcze siedliskiem dla ludzi chroniących się przed toksycznym grzybem, jaki opanował powierzchnię planety. Niedługo po tym przebudzeniu trafia na Toriko, która mimo bycia wręcz otoczoną przez tego grzyba do stopnia, gdzie częściowo wychodzi z jej ciała, auć! Jednak dalej daje znaki życia, choć jest oczywiście bardzo osłabiony. Jeszcze parę kroków dalej i wita nas sztuczna inteligencja Factory AI, która dawniej służyła jako jednostka centralna kontrolująca ludzkie kolonie, ale ponoć zrobiła coś, co ostatecznie przyczyniło się do wyginięcia całej cywilizacji i czego bardzo żałuje. Puściła im 10-godzinną pętlę Gucci Gang. Wspólnie dochodzą do planu, według którego musimy przeszukiwać pobliskie strefy w poszukiwaniu pożywienia, lekarstw i wszelkich części do terrarium, jakie mogłyby je uczynić bezpiecznym, odkażonym i przy okazji, o ile to możliwe, przytulnym. Wszystko oczywiście po to, aby zapewnić Toriko dobrobyt i zdrowie. Jeżeli Mystery Dungeony są wam obce, to spieszę z wyjaśnieniami. Są to najprościej mówiąc roguelike'i z systemem turowym, w których na każdy nasz pojedynczy ruch, jak przemieszczanie się o jedno pole, wykonanie ataku czy użycie przedmiotu, wszystkie inne jednostki na tym samym poziomie również wykonują taki ruch. Produkcja Nipończyków dodaje jednak do tej formuły pewne elementy bardziej utożsamiane z roguelite'ami, jak wybór pomiędzy bonusami przy osiągnięciu konkretnych kamieni milowych, w tym wypadku level upów, czy też zachowywanie zebranych itemów, jeśli przegramy przed dojściem do ostatniego piętra. Jako tako. Większość z nich nie wyniesiemy z loków w czystej formie. Zamiast tego zostaną przetopione na materiały segregowane w czterech kategoriach. Organiczne, nieorganiczne, energetyczne i skażone, które potem można będzie wykorzystać do wytwarzania ulepszeń dla robota czy dekoracji do terrarium. Ozdoby zresztą mają też efekt uboczny w postaci permanentnego podnoszenia naszych statystyk. Jak w realu chcesz przywalić komuś mocniej? Najpierw postaw taboret w mieszkaniu. Wiadomo! Przy jedzeniu, jakie czasami zdobędziemy, mamy za to wybór, czy je przetworzyć, czy wstawić do prowizorycznej lodówki, aby potem nim nakarmić Toriko, kiedy się będzie robiła głodna. Wszystko, co zbierzemy, ma znaczenie, gdyż albo będzie do użycia w tunelach, albo przyczyni się do przyspieszenia naszych ogólnych postępów, a z ograniczonym ekwipunkiem, jaki mamy dostępny, musimy niejednokrotnie decydować, czy coś, co już trzymamy w naszych nitach, nie będzie jednak warte zostawienia za sobą. Być może bezużyteczne teraz, ale dawałoby dużo materiałów potem. Wszystko może być wartościowe na swój sposób, co czyni te wybory dla mnie bardziej interesujące niż choćby w Pokémon Super Mystery Dungeon. Co jeszcze bardziej urozmaica te itemy, to mechanika skażenia, która sprawia, że dwa takie same przedmioty mogą się różnić efektami. Materiały skażone są tymi najtrudniejszymi do wydobycia w dużej ilości, a słabo skażona znajdźka jest zazwyczaj mniej wydajna, więc być może warta użycia wtedy, gdy silniejszy wariant chcemy oszczędzić na później. Za to z drugiej strony mocno skażona ma wzmocnioną swoją funkcję, ale kosztem jakiegoś efektu ubocznego. No i oczywiście, gdy ją użyję, stracę szansę na zdobycie większej ilości zanieczyszczonych zasobów. Zatem tej strategii, już za samym układaniem rzeczy w naszym turnistrze, Void Terrarium zawiera zadziwiająco dużo. I przy takiej organizacji ekwipunku trudno mi się było nudzić, nieważne jak długie były lochy przede mną. Przeciwnicy, jakich po drodze znajdziemy, też są na tyle urozmaiceni i to nawet mimo tego, jak kilka lochów czy nawet pięter później trafiają się ich reskiny. Nie mając w ręku kontrolera, możliwe, że nie wyobrazicie sobie tego, jak duża jest różnica pomiędzy robalem, który na pokonaniu wybucha, zostawiając kwaśną kałużę w rozmiarach 3x3, a robalem zabarwionym bardziej złowieszczo, jaki na zgonie zostawia kwas w kwadracie 5x5. Lub takie oto roboty, które mogą momentami postawić przed sobą redukującą obrażenia ścianę. Cytując klasyka, tarcza szmato. Na nie metodą oczywiście może być ich wyminięcie i uderzenie z boku lub tyłu.
szmata tarczą. Ale jest ona oczywiście nie do wykonania w korytarzach szerokich na jeden kwadrat. Jednak z drugiej strony biciem na chama też się może przez taką blokadę przebić. Zajmie to po prostu kilka tur więcej. Ale co jeśli potem trafimy na wersję tego spychacza, która blokując jednocześnie się leczy i to za więcej punktów zdrowia, niż my jesteśmy w stanie odebrać? Otóż powstaje coraz większe ryzyko, że w tym czasie zaskoczy nas coś groźnego z tyłu. Więc w przeciwieństwie do podstawowego wariantu, tu może lepiej jest wykonać od razu odwrót. Jeśli nie mamy narzędzi do pozbycia się tej barykady oraz, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, zacząć rozpatrywać build pod krytyczne uderzenia, które się bez problemów przebiją. Jak widzicie, niby ta sama przeszkoda, ale jeden dodatek i natychmiastowo powstają drastycznie nowe scenariusze, do których należy się zaadaptować. Zaadaptować, kuźwa! Jednak nie tylko wrogie jednostki stanowić będą zagrożeniem, albowiem na każdej warstwie ukrywane są także niewidzialne pułapki, które można odkrywać, atakując pole przed nimi. Ale nie dość, że jakbyście mieli to robić przez całą drogę, zaliczanie lochów przebiegałoby bardzo powoli. To również tym na dobrą sprawę dawalibyście czemukolwiek innemu dwa razy więcej kolejek, niż normalnie powinno mieć. A pułapki poza zmienianiem waszej pozycji, przyzywaniem tuż obok was adwersarzy, czy sprawianiem, że upuszczacie parę przedmiotów z ekwipunku, nanosić oczywiście będą negatywne efekty jak glitch, przez który robot może atakować lub iść w inną stronę niż gracz planuje, lag powodujący, że tracimy co drugą turę, uciszenie uniemożliwiające wykonywanie specjalnych ruchów, korozja zabierająca procent maksymalnego zdrowia co kolejkę, szok, przez który próba wykonywania ataku może się skończyć fiaskiem, lub unieruchomienie zmuszające do wykonywania jakichkolwiek akcji z jednego pola. Każdy z nich co prawda mija po pewnym czasie, ale jednak złapany w niefortunnej chwili sam się może przyczynić do przedwczesnego końca ekspedycji, co dopiero kilka jednocześnie. A z tym można zrobić jakże niewiele, bo statusów nie można leczyć. Nie przesłyszeliście się. Nie ma ani jednego itemu, jaki pozbyłby się negatywnych efektów. Albo działacie z nimi, albo pryskacie i modlicie się, że wasz gadżet do ucieczki nie przeniesie was pod nieruchomego kwiatka bijącego was za 60 obrażeń w jednym uderzeniu. Albo nie wtrąci was do domu potworów robiących rave party! Czyli pojedynczej komnaty po brzegi, wypełnionej czymkolwiek, co nie życzy wam za dobrze. Działka, kolczaste kule, laleczki wudu, robot burnejka. Będziemy pokować dzisiaj łapy. I to na pułapek. I z tym wszystkim, właściwie przechodząc przez całą grę, będzie się w jednej z dwóch skrajnych sytuacji. Pierwsza... Ciu-ciu, pociąg bólu! Albo druga... Ratunku! Pomocy! Nigdy nie ma czegoś pomiędzy. Void Terrarium jest dosyć bezlitosne wobec nawet pojedynczych błędnych decyzji. Parę pierwszych warstw to szczególnie momenty, kiedy bez posiadania dużej ilości przedmiotów i dodatkowych zdolności zdobytych z levelowania, należy przemieszczać się jak najbardziej ostrożnie. Ale po pewnym czasie, toczona przez was kulka śnieżna może bardzo gwałtownie zwiększyć rozmiary, przez co w mgnieniu oka przemienicie się z roba wszystko foba na spalę wszystko na mej drodze! Like a boss. Co oczywiście wskazuje na słabe zbalansowanie umiejętności, ale prawdę mówiąc, bardziej będę pamiętał grę, w jakiej playthrough składało się na przemian z chwil cykania się i nieustraszenia, niż taką, która przez całą wyprawę tylko w miarę stawiała wyzwanie, ale bez ochów i achów. Więc jak Void może grać tanio? Tak i ja mogę. Nawet przy bossach, których niestety jest w całej grze tylko dwóch. Choć właściwie skoro z bossami mogłem robić takie rzeczy... to chyba rozumiem, czemu nie było ich więcej. Bo śmierdzą serem! Pachnie jak brak wysiłku. No. I jakoś obok tego wszystkiego LIS wpasowany jeszcze Tamagotchi. Czy ktoś urodzony po zeszłym... stuleciu w ogóle pamięta Tamagotchi? Były to elektroniczne urządzonka, w których naszym zadaniem była opieka nad wirtualnym zwierzątkiem poprzez karmienie, bawienie się z nim, mycie, takie rzeczy. Tylko teraz wyobraźcie sobie, że to robicie, ale z człowiekiem. Fajnie, co? Przy Toriko należy pilnować się z czterema rzeczami.
Pierwsze jest jedzenie, jakie rzadko można wydobyć z tuneli. Kłopot polega na tym, że jak inne przedmioty, może ono zostać zanieczyszczone, a takie skażenie oczywiście nie będzie dobrze jej służyło. Tak samo trzeba uważać, aby nie trzymać pożywienia zbyt długo w sejfie, ponieważ, no cóż, to jest sejf, nie lodówka. Nie zachowa on żarła w dobrym stanie na zbyt długo i będzie ono coraz bliżej zepsucia się z każdą wyprawą. Drugie, cóż, jedną z ostatnich rzeczy, jakich się należy spodziewać w krainie bez ludzi, to toalety. A Toriko gdzieś musi po sobie zostawić ślad. I zrobi to tuż obok, jeżeli musi. Zbyt dużo nieczystości wewnątrz mieszkalnej buteleczki przyczyniać się będzie do większej podatności na wszelkie schorzenia. Żeby temu zapobiec, od samego początku gry możemy użyć słomianą miotłę, lecz niedługo dalej odblokowujemy opcję automatycznego sprzątnięcia terrarium przez... Wyprostuj przewody, ksiądz robak! To tylko kupa, absolutnie nie musisz spukiwać całej kopuły! Co takiego robisz, gdy w deszczu przedziurawiła ci się parasolka? Wyrywasz dachy z przystanków? W każdym razie można ją wyczyścić poprzez zalanie wodą bez kończenia ekspedycji, ale kosztem kilku punktów energii, która co prawda spada z czasem i pełne jej zużycie skończy obecną wędrówkę, ale baterie czy jakiekolwiek inne itemy, jakie ją zregenerują, są bardzo powszechne, więc dbanie o nią nigdy nie będzie wysoko na liście waszych priorytetów. Trzecia rzecz to zapewnianie szanownej pannie rozrywki, na co również trzeba poświęcić odrobinę energii. Ujmujące. Czwarta to właśnie choroby. Jak powiedziałem, brak higieny może przyczynić się do ich rozwoju i nie sprawdziłem tego, choć podejrzewam, że nuda prawdopodobnie też. Ale czasem Toriko zachoruje niezależnie od tego, jak dobrze będziemy ją traktować. I to na różne przypadłości. Może to być zwykłe przeziębienie, może to być nawrót skażenia toksycznym grzybem, zespół smutnej twarzy, łamliwość kości, zombifikacja, czy też upłynnienie. Dzięki, nie potrzebowałem wcale dzisiaj spać czy coś. Gdy cokolwiek z tego ją dopadnie, będziemy zmuszeni do wyszukania konkretnego lekarstwa, jakie znajdzie się w osobnych lochach, otwierających się tylko na czas trwania danej choroby. Jeśli mam być szczery, te lochy z tego co doświadczyłem, są zawsze długie na tylko 3 piętra i mają zarówno scenerię, jak i poziom trudności pierwszych, do jakich możemy wejść w całym playthrough. Nie trudno o to, aby któraś wyprawa, w jakiej już zaszliście przyzwoicie daleko i już wam się zaczyna układać dobry build, musiała być nagle przerywana, bo kiedy my byliśmy zajęci pracą i zarabianiem na życie i opłacenie kredytów, nasze dziecko jest nagle pożrane przez pijawki. Przy każdym takim zbaczaniu z drogi, by zdobyć tylko lekarstwo i nic innego, co mogłoby znacząco później pomóc, coraz mocniej czułem, że taki dodatek do gry jest jednak dosyć zbędnym jej przedłużeniem i czystą upierdliwością. Rozumiem, że ma to wzbudzić trochę bardziej poczucie, że proteknę ją, chcę, by urosła zdrowa, powiem sąsiadom i przyjaciołom o mojej nierealnej dziewczynce. Ale można było wplątać mechaniki choroby w całokształt jakoś ciekawiej niż to. Tak, aby dać to wrażenie, że przy takich niepanowanych eskapadach stawka jest rzeczywiście wysoka. A szkoda, bo o dziwo, mimo tego, że i robot, i Toriko są kompletnie niemymi postaciami, można poczuć jego zaangażowanie w nowo wyznaczone zadanie ochrony ostatniego człowieka, jej zaufanie wobec nietypowego towarzystwa, które w tych nieprzyjaznych warunkach dba o nią mimo wszystko, oraz ogólną nadzieję, że przyszłość skończy się pomyślnie. Jak nie dla całego gatunku ludzkiego, to chociaż dla tego jedynego pozostałego przedstawiciela. Mimo tego, jak otaczają nas pustka i ruiny, ani razu nie wyczuwałem samotności czy beznadziei. Jak nie za sprawą ekraniku LCD czy sentymentalnych dialogów Factory AI, to przez soundtrack, który nazwałbym atmosferycznym EDM-em. Niektóre pojedyncze utwory można by klasyfikować pod style jak electro, trance, dubstep, lecz nie próbują one być na siłę imprezowe, wiecie, bro, łop, łop, uncy, uncy, motherfucker, Skrillex, yo, gdzie moje Monster Energy? Ale nie są też dołujące. Amplifikują nastrój opuszczonych podziemnych korytarzy w odległej dystopijnej przyszłości, ale nie podkreślają tego przez jak katastrofalne warunki musimy się przebijać, tylko jak w nich zbliżamy się do naszego celu. Nawet utwór, który się odgrywa, jak kończymy ekspedycję, czy to przez dojście do końca eksplorowanej strefy, czy przez zniszczenie przed jego osiągnięciem, zawsze jest ten sam. I pocieszająco nam przypomina, że jakiekolwiek postępy, jakich dokonaliśmy, przyczynią się do zapewnienia Toriko lepszego życia. We'll be right back.
Tak w sumie jeszcze do terrarium wracając, nawet nie powiedziałem, jak o dziwo dużo opcji mamy przy wystrajaniu jego wnętrza. Umieścić można tam maksymalnie 50 przedmiotów na 4 warstwach i można je skalować, obracać i odbijać w poziomie. Do wyboru z mebli i dekoracji będziemy mieć chociażby holograficzne świetliki, motyle, ryby i księżyc, czy też nieco bardziej standardowe krzaczki, krzesła, latarnie, kamienie, półki, suche plamy krwi, laleczki, łóże... Suche plamy krwi?! Castorama, ty i twoja rzeźnia. Jeśli się naprawdę postarać, tę przerośniętą żarówkę można przekształcić w nie lada dzieło sztuki, z którym Toriko nawiązuje również minimalne interakcje, jak leżenie na łóżku, bawienie się samochodzikiem, czy siedzenie na krześle. Jakże chciałoby się tych interakcji widzieć więcej, bo takimi potwierdzałaby nam, że w tym wszystkim widzi swój przytulny kącik. Swój dom. Najlepszym miejscem na zdobycie jakichkolwiek dekoracji i ulepszeń dla robota są zdecydowanie nieskończone ruiny, które, jak nazwa wskazuje, będą się ciągnęły na znacznie większe dystanse niż standardowe lochy. Być może pierwszą myślą, jaka niektórym z was przyjdzie do głowy, będzie to, że nie mogą być takie nieskończone, skoro trzeba będzie za niedługo się wrócić do naszego brzdąca. Tak się składa, że nie, bo jak to gra tłumaczy, tamte ruiny są dotknięte zniekształceniem w czasoprzestrzeni, które sprawia, że nieważne ile czasu spędzimy w ich środku, zewnątrz czas kompletnie stoi, a więc i stan Toriko będzie ten sam. Ale jedzenie może psuć się dalej. Niezbyt fajne przeoczenie dla tych, którzy chcieliby regularnie podejmować się ruin i być może bić rekordy, bo jakby doszli do wniosku, że trzeba dalej ruszyć z fabułą, mogą skończyć samą zgnilizną w sejfie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Potencjalnie można zapobiec popsuciu się jedzenia poprzez przerabianie je na kleik, ale szanowna droga księżniczka czasami nie przyjmie go do ust i nim ją należy karmić, kiedy już jest chora. Więc chcąc grindować ruiny i tak co jakiś czas, dla bezpieczeństwa musimy wchodzić do innych lokacji, aby tylko mieć tę pewność, że mamy jakieś żarło pod ręką na nagłe wypadki. Jeśli się wam w nich poszczęści i zajdziecie po kolei do 50, 100, 150 i 200 warstwy, dostaniecie plany do wytworzenia unikalnych ozdób do terrarium, wymagających tony zasobów. Jeśli jednak podejmujecie się ich zbudowania, to tylko dla własnej satysfakcji. Bo z tego co mi wiadomo, o dziwo nie ma konkretnych achievementów dotyczących osiągania tak głębokich poziomów czy wytwarzania tychże ozdób. Może sam nie zabierałem się za ukończenie listy trofeów w 100%, ale bez takich zadań wydaje się ona o wiele bardziej banalna niż mogła być. Łowcy osiągnięć, niestety, ale tutaj posiedzicie raczej krótko. Jeśli jeszcze o fabułę chodzi, na początku, jak wspomniałem, krąży ona wokół prostej misji ochrony jedynego człowieka, jaki potencjalnie pozostał na ziemi. Tylko że nie będzie tak przez całą grę, bo potem ona się rozkręca w taki sposób, że jestem aż skłonny jedno nieco zakwestionować. PEGI 7. Daj człowiekowi grzyba, zaspokoisz głód na dzień. Daj człowiekowi trującego grzyba, zaspokoisz głód do końca życia. Dzisiejsze dzieci to filozoficzne hardcore. Muszę odrobinkę wspomnieć o tym, jak Void Terrarium się kończy, bo dalej w pamięci utkwiło mi to, jakim zszokowaniem byłem wypełniony od przechylenia tonacji podczas finału tej małej, niewinnej, budzącej nadzieję giereczki. Także spoilery, dziękuję za uwagę. Zacznijmy od wspomnienia o tym, że po jakimś czasie kontakt z nami łapie jeszcze jeden inny okaz sztucznej inteligencji Cloud AI, którego celem stało się przywrócenie całej rasy ludzkiej. Wykrywając obecność aktywnego robota dozorcy, zdalnie przekazuje mu instrukcje, jakie, jeśli będziemy zgodnie z niej postępować, mają pomóc mu ukończyć swoją misję powodzeniem. Zbieramy więc chociażby chromosomy do stworzenia komórki rozrodczej, zarchiwizowane notatki na temat natury człowieka, części do skonstruowania odpowiedniego zbiornika, który jak przypuszczam miałby służyć jako inkubator, i po tym wszystkim pojawia się jedno ostatnie zadanie. Umieścić Toriko w tym zbiorniku i zamknąć go w komnacie, w której miałby zacząć się proces przywrócenia całego gatunku ludzkiego z pomocą jej materiału genetycznego. To, że cały ten plan wymagać będzie poświęcenia naszej małolaty, było do tej pory przez Clouda zatajane. Z tym zwrotem Factory AI zauważalnie trudno jest się godzić. Dosyć intrygująco to w jej wychowaniu widziała swoją szansę na odkupienie po przyczynieniu się do zagłady całej cywilizacji, nie w jej potencjalnym przywróceniu kosztem jednej cudem ocalałej osoby. Czemuż nikt nie wie o Void Terrarium, przecież brzmi jak materiał na grę roku! Gdy jej emocje biorą górę,
u nas nagle uruchamiają się komendy, jak podczas tutoriala na początku gry. W tym trybie nie możemy wykonywać absolutnie żadnych innych czynności niż to, co jest pokazane na ekranie. Zatem komenda ruchu, to się ruszamy. Komenda ataku. I tak oto pod koniec lecimy przez najdłuższe obowiązkowe lochy. Drogę do odrodzenia. Przy przechodzeniu której z jednej strony muzyka staje się dość znacząco dynamiczna, lecz z drugiej wszelka sceneria została zrecyklingowana z wcześniej napotkanych terenów. Na jej końcu musimy poświęcić Toriko, znów postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Przed rozstaniem się mamy ostatnią okazję na krótkie pożegnanie się, zanim nie wyłaniają się napisy końcowe, po jakich następuje malowidło ukazujące namioty pod czystym, słonecznym niebem. No to hej, udało się! Tylko czemu czuję, jakby w tym finałowym segmencie czegoś zabrakło? Jakby ten ending ukazał mi się zbyt łatwo. Jakby to nie było prawdziwe zakończenie? Ponieważ w rzeczy samej nie było. Aby takie otrzymać w fragmencie, gdzie musimy pchnąć zbiornik, zamiast tego trzeba ciągle nachalnie maszować lewy guzik na D-padzie. Powodzenia z wpadnięciem na tobę z poradników! Gdy Cloud AI widzi te dalsze objawy buntu innych maszyn, traktuje nas ostatecznie jako jeszcze jedną przeszkodę, która szkodzi jego misji. Oraz inicjuje ostatnią walkę. No i tego się spodziewałem! Jest przynajmniej walka z bossem! Szkoda tylko, że na tym etapie uderzam jak asteroida i jest on zerowym wyzwaniem. A więc właściwa konkluzja jest taka, że walić Clouda, walić ludzi, liczy się tylko to, że mamy się z kim głaskać po głowie. No i faktuj AI gdzieś tam będzie obok. Mam więc nadzieję, że podobała wam się ta gra, dzieci. Gra o bezbronnej dziewczynce, która robi ania, nia, 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 nia. I którą po naszej stałej opiece zamykamy w osamotnionym laboratorium na dożywocie, aby na nowo zrodziła całą cywilizację, przy okazji niszcząc innego, jedynego przyjaciela z konieczności. Albo wbrew dobru ogółu, zabieramy ją z powrotem do siebie, zostawiając całą planetę na pastwę losu, podczas gdy ona zupełnie nie rozumie, co się wokół niej dzieje. Co ta gra nawet nie wie? On definitywnie bardziej prowokuje do huśtawek emocji, niż się można by spodziewać po czymkolwiek z takim obrazkiem w zestawie i zatytułowanym Void Turn. O ile obecność takich motywów była całkiem zaskakująca, tak samo w całokształcie ta gra mnie zaskoczyła tym, jak zadziwiająco mnie wciągnęła. Jak powiedziałem, przez taki balans, jaki to ma, czasami za łatwo jest tam stać się siłą nie do powstrzymania, więc nawet nie byłem zły, kiedy na którymkolwiek etapie Void Terrarium wrzucało mnie do sytuacji bez wyjścia. I mimo wszystko, przemierzanie przez te wszystkie mroczne korytarze i układanie w głowie kolejności ruchów tak, aby z danego piętra wyjść cało, ostatecznie dawało naprawdę całkiem niemało frajdy. Jak na postapokaliptyczną scenerię przystało, wszędzie wokół unosi się pewna melancholia, dezolacja i poczucie samotności. Ale dzięki żywym kolorom, muzyce, która mnie dołuje oraz małym przyjemnościom wiążącym się z opieką nad Toriko i budową jej terrarium, nigdy w trakcie playthrough nie czułem się zrezygnowany. Ostatecznie powiem, że jak dla Princess and the Blind Prince jeszcze nie mogłem nazwać ukrytym klejnotem przez zbyt mało ambitny gameplay, tak Void Terrarium? Ja ten tytuł mogę dać. Zgaduję, że o nim przedtem wielu z was nie słyszało w ogóle nic, więc jeśli macie Switcha czy PS4, to jest mała zaległość, jaką ja naprawdę polecam nadrobić. Albo jeśli macie PlayStation 5, to na nie dostępna jest edycja rozszerzona, w której możemy przebrać Toriko, bawić się z nią oraz wywołać cierpienie przez nowe choroby, jeśli wasza sadystyczna dusza tego zapragnie. Nie zanosi się na to, aby posiadacze tych starszych konsol otrzymali takie bonusy wraz z update'em, co może troszkę boli, ale i tak śmiem rzec, to tutaj? To jest naprawdę fajne znalezisko. To jest Nippon Ichi Software w ich najlepszej formie. To jest autentycznie dobra gierka. Ja jestem poszukiwacz kreatywności. Na razie i cześć!